Dzień dobry, Prezenter Alien, znowu powróciłem. Tym razem dzwonimy do firmy GTV Bus, żeby uzyskać informacje, żeby dać im szansę przed publikacją materiału, żeby mogli się wypowiedzieć. A więc, no kto wie, zobaczymy. Jeśli słyszycie to i nie usłyszycie tutaj odpowiedzi na 10 faktów, które tutaj przesłał do nas, niepokojących faktów, które przesłał do nas kierowca GTV Bus, najzwyczajniej w świecie. Chwilę później zobaczycie 10 faktów i analizę, gdzie będziemy tutaj rozmawiać na temat tych 10 faktów. Dzisiejszy telefon ma za zadanie zobaczyć, czy firma GTV chce na początku o tym porozmawiać, czy woli po publikacji porozmawiać, czy najzwyczajniej w świecie w ogóle nie chce o tym rozmawiać. No to co? No to zobaczmy, jak to wygląda. A więc dzwonimy do firmy GTV Bus i próbujemy nawiązać kontakt z jakimś rzecznikiem, z jakąś osobą odpowiedzialną, która mogłaby z nami na ten temat porozmawiać. No bo milionowe straty, no i tyle niepokojących rzeczy, trzeba to sprawdzić. Witamy w GTV Bus. Pracujemy codziennie od 8 do 21. Ja też. Informujemy, że rozmowa jest nagrywana. Moja też rozmowa. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie www.gtvbus.pl w zakładce Polityka Prywatności. Opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora. Ja mam drugiego operatora, bo dzwonię za granicę. Jeżeli chcesz uzyskać informacje w sprawie przejazdu lub chcesz dokonać rezerwacji, wybierz 1. Nie. Jeżeli dzwonisz w sprawie potwierdzenia swojego przejazdu lub zmiany rezerwacji, wybierz 2. No też. Jeżeli dzwonisz w sprawie reklamacji, wybierz 3. Jeżeli dzwonisz w innej sprawie, wybierz 4. Dobra, bierzemy 4. Dzień dobry, Ola z tej strony, czy mogę pomóc? Dzień dobry, witam serdecznie, ShockNL, żurnalista się kłania z tej strony. Proszę Pani, dzwonię z zapytaniem, czy można by było uzyskać jakiś kontakt do osoby, która by była zdolna porozmawiać z nami na temat 10 niepokojących faktów przesłanych przez jednego z kierowców firmy GTV, gdzie no tutaj są dość niepokojące fakty na temat niewyspania się kierowców, braku snu, złej dyspozycji i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda tutaj z Państwa? Mogę przełączyć Pana do działu reklamacji, wtedy tam koleżanki odpowiedzą na wszystkie pytania i wysłuchają Pana zdania na ten temat, więc jak najbardziej mogę przełączyć. Fantastycznie. Proszę pozostać na linii. Dziękuję bardzo serdecznie. Ja już w takim razie przełączam, bardzo proszę. Dziękuję i życzę miłego dnia. I dziękuję wzajemnie. No niesamowite, słuchajcie. Dział reklamacji. Odpowiedzą na wszystkie pytania. Jestem za. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. ShockNL, żurnalista się kłania z tej strony. Zostałem przyłączony do Państwa, gdyż no, dzwoniłem na pytania ogólne, niezwiązane z przejazdami i Pani poinformowała mnie, że przyłączy mnie do Waszego działu, gdzie udzielicie mi odpowiedzi na nasze niepokojące pytania. Bardzo niepokojące, bo dostaliśmy 10 niepokojących faktów na temat firmy GTV od Państwa kierowcy, który najzwyczajniej w świecie no, już po prostu powiedział, że ma prawie że dość. Jest Wam zarzucane, że na przykład kierowcy bardzo mało śpią, że nie mają jak się wyspać, bo dyspozytor najzwyczajniej w świecie potrafi karać i tak dalej, i tak dalej. Czy mogę z Panią na ten temat porozmawiać? Czy jest ktoś jeszcze wyżej nad Panią, kto by mógł mi udzielić odpowiedzi? Znaczy tak, czy Pan dzwoni w sprawie przejazdu? Proszę Pani, nie. Gdybym dzwonił w sprawie przejazdu, nacisnąłbym zapewne inną cyfrę. Dlatego użyłem cyfry numer 4. I Pani, gdzie pod cyferką numer 4 odpowiedziała mi, powiedziała, że przełączy mnie do Państwa, do działu, gdzie zostaną mi udzielone wszelkie odpowiedzi na moje pytania. No nie, my się tutaj zajmujemy reklamacjami bądź zgłoszeniami dotyczącymi takich typowo reklamacyjnych spraw, w związku z czym tutaj ja panu nie udzielę na takiej informacji, jeśli nie udzielę odpowiedzi na takiej informacji, jeśli pan nie jest naszym pasażerem. Dobrze, proszę mi powiedzieć, czy może mnie pani połączyć z jakimś rzecznikiem lub pani przełożonym, menadżerem lub tym liderem, który... Jeszcze raz proszę przypomnieć, z jakiej firmy pan dzwoni? Proszę pani, firma ShockNL, dokładnie Waterbed TV Holland się kłania z tej strony. Dziennikarz w sprawie 10 niepokojących faktów. Przypomnę na samym wstępie, gdy pani będzie przekazywać informację dalej, że w chwili obecnej już jest zaplanowana publikacja pierwszego materiału odnośnie tych faktów, ale chcemy wcześniej, przed publikacją, przed ostatecznym kliknięciem publikuj, porozmawiać z firmą GTV i przeanalizować tylko krótkich 10 faktów, które zarzuca kierowca, wasz kierowca, przypomnę, który wciąż u was pracuje. Dobrze, no tak, ja powiem to, że tutaj nie jestem osobą upoważnioną do udzielenia takich informacji, dlatego ja zapiszę sobie pana numer i przekażę tutaj osobom. To może ja bym prosił albo o numer kontaktowy, albo o przełączenie mnie do osoby, która jest albo wyżej. No nie ma takiej możliwości. Czyli rozumiem, że unikacie odpowiedzi, mimo że kierowcy zarzucają. Nie, nie unikamy, tylko ja tutaj, nie wiem, pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją. Proszę pani, to nie jest pierwszy raz. Jestem bardzo znany w waszej firmie, już kilkukrotnie byłem negowany przez waszą firmę, przez materiały na wasz temat, a w chwili obecnej chcemy zrobić to konkretnie inaczej, czyli najpierw chcemy was spytać, co powiecie na temat 10 faktów przez waszego kierowcę udostępnionych, łącznie z zapisanym. Ja rozumiem panią jak najbardziej, tylko po prostu mówię, w czym jest sęk. A następnie dopiero będziemy publikować. No ale jeśli ja słyszę, że my oddzwonimy, to proszę pani, wie pani, w Holandii jak słyszymy, ja oddzwonię, to znaczy zadzwonię za tydzień, za dwa, a niestety za 48 godzin jest publikacja. Więc no sami sobie strzelacie w kolano, dlatego pytam, czy jest możliwość połączenia mnie ewentualnie z państwa HR-em lub z, nie wiem, może być to najzwyczajniej w świecie, nawet osoba odpowiedzialna za kontakty z ludźmi i tak dalej, czy jakiś rzecznik. Podejrzewam, że macie kogoś takiego, tak? Natomiast ja tutaj muszę najpierw skonsultować to i przekażę panu numer tej osobie. Dobrze. Za ile czasu mam zadzwonić, proszę mi powiedzieć? To znaczy powiem tak, no ja tutaj panu żadnych informacji nie udzielę odnośnie... No ja rozumiem, no ale pani powiedziała, że pani przekaże i ewentualnie przekaże pani numer telefonu do mnie, tak? Da mi pani ewentualnie... Dopytam kierownictwa, kto ewentualnie zajmuje się u nas tego typu sytuacjami. No i teraz proszę czekać na kontakt. No tak jak mówię, ja panu nie udzielę żadnych informacji. Jak długo mamy czekać na kontakt? Nie wiem, tak jak mówię, nie jestem osobą upoważnioną. Ale proszę pani, no ja zadaję pytanie, jak długo czekać na kontakt, a nie pytanie pod tytułem, dlaczego kierowcy są kalani. Wszystko zależy od tego, kto będzie udzielał tej odpowiedzi. Ja panu nie dam takiej informacji już teraz. Rozumiem, czyli nie ma możliwości połączyć się nawet z waszym rzecznikiem, czy z pani przełożoną, nawet jakby, nie wiem, waliło się, paliło, czy nawet jak teraz patrzę na zdjęcia rozwalonego busa w Holandii ostatnio, czy busa rozwalonego na A2, czy nawet jak patrzę na zapis informacji, że skarżycie się w wiadomościach na WhatsAppie, że macie w październiku milionową stratę w samochodach, czy nawet jeśli patrzę, że karacie kierowców dalekimi trasami. To was w ogóle nie interesuje, rozumiem. Pan jest osobą postronną, w związku z tym... Nie jestem osobą postronną, proszę pani. Jestem osobą, która uzyskała te informacje, gdyż kierowca firmy GTV zgłosił się do nas po raz kolejny, kolejna osoba i powiedziała, mamy tego dość, pracujemy za 18 zł na godzinę. 70 zł dniówki dostajemy, jak zostajemy powyżej jednego dnia za granicą. Dyspozytor kala nas daleką Belgią, jeśli mu odmówimy wyjazdu. Mało tego, mówi, jak wyjeżdżasz w tygodniu po 22:30, to w Belgii kończysz o 13, a 15 16 już są powroty. A więc tutaj zaczyna się troszeczkę zazębiać informacja, kiedy ten kierowca śpi, czy na pewno macie kierowców wypoczętych. O to właśnie głównie chcemy zapytać, jak GTV odnosi się do tych 10 faktów. Wie pani, My możemy to opublikować i następnie możemy do was wysłać nawet linka, bo takie jest założenie, że będziemy do was wysyłać linka do materiału bezpośrednio i powiemy, no sorry, próbowaliśmy się do was dodzwonić, proszę bardzo, zapis informacji macie, macie zapis rozmowy, gdzie osoba na telefonie mówi, proszę czekać, oddzwonimy, no ale minęło 48 godzin czy 24, no niestety nikt się nie skontaktował, materiał poszedł, więc proszę sobie z tego sprawę zdać, że to nie jest jakieś tam negowanie i tak dalej, tylko my tutaj stoimy po środku. W tym momencie nie obieramy kierunku idziemy za kierowcą, czy kierunku idziemy za firmą GTV. No zresztą co jak GTV robi, bo widzimy tutaj również zapis informacji z czatu, gdzie GTV prosi o negowanie, czyli łapkę w dół, tak zwaną dislajkowanie jakiegoś postu, bo ktoś się źle wypowiedział o firmie GTV. Więc no, wie pani, to jest bardzo taka dość delikatna sprawa, bo mamy prawo tutaj to publikować jak najbardziej, tylko problem jest, no, czy chciałoby GTV z nami na ten temat porozmawiać, może przynajmniej obraliby jakąś stronę, tak? I jest pytanie, czy chcecie rozmawiać po 10 faktach publikacji, czy przed 10 faktami publikacji. No więc tutaj jest to bardzo tak jak mówię, ważne. Ja nie jestem osobą upoważnioną, żeby takich informacji udzielać, w związku z czym ja przekażę ten numer wyżej do kierownictwa i tutaj proszę czekać na odpowiedź. A jak długi może być czas reakcji? Nie wiem, nie przekażę takiej informacji. W chwili obecnej rozmawiamy, ja nie wiem, czy tutaj jeszcze uda mi się dorwać kogokolwiek z kierownictwa, natomiast tak jak mówię, ja przekażę ten numer wyżej i tutaj... Okej. Ja nie jestem osobą, nie dozwonił się pan do osoby, która byłaby tutaj upoważniona do udzielania takich informacji. Rozumiem. Okej, proszę sobie również zanotować, że minimalny czas wypuszczenia materiału 10 faktów o firmie GTV Bus Polska wedle kierowcy GTV może nastąpić pomiędzy 15 a 17. Wszystko jest kwestią, czy do 15, do piątku ktoś się z nami skontaktuje. Dajemy życzliwe 48 godzin na kontakt, bo jakby ktoś zadzwonił do mojej firmy i się spytał, czy można prosić o kontakt, to podejrzewam godzinę czy dwie później bym oddzwonił, tak? No ale różne firmy mają różne zarządzanie, ja to rozumiem. Jedni pracują do 15, inni pracują do 18, czy tam 21 nawet, jak macie na informacji. Także do tego dajemy te 48 przysłowiowych godzin i proszę się spodziewać, że materiał może być wyświetlony pomiędzy nie wcześniej niż piątek 15 i nie później niż niedziela 17 grudnia. A my byśmy chcieli przed tym materiałem porozmawiać i dołączyć tą rozmowę do tego materiału i pokazać jednak, że GTV no, zabrało głos w tej sprawie, tak? A nie po raz kolejny. Także tutaj dobrze, jesteśmy na tym samym wózeczku. Ta rozmowa nie prowadzi donikąd, tak jak wspomniałam wcześniej. Ta rozmowa prowadzi do ustalenia faktu. Faktu pod tytułem? Nie, czy... ja nie będę z panem dyskutować na ten temat. Ale proszę pani, pani nie dyskutuje ze mną. Ja zadaję tylko pytanie, czy może pani przekazać to do góry. Pani mówi, że może pani przekazać do góry, że złapie pani kierownictwo i to dąży. Tak, i to dąży do tego. My tutaj nie dyskutujemy na temat, broń Boże, faktów, które otrzymaliśmy. No bo tak jak pani powiedziała na początku rozmowy, jest pani nieupoważnioną osobą. Jest po prostu pani tutaj osobą, która odbiera w sprawie reklamacji, udziela ludziom pomocy i tak dalej. Ja bardzo to szanuję, bo praca na call centerze jest okropnie czasami zła, jak ludzie są po prostu okropni, a wiadomo, że zdarzają się takie osoby. Ja mam wielki szacunek do takich osób jak pani. Nie oczekuję od pani żadnych odpowiedzi na temat tego, co tutaj się dzieje, tylko oczekuję, że tak jak pani powiedziała, skontaktuje się pani za wszelką cenę z kierownictwem, udostępni pani mój numer, ma pani na to oczywiście jak najbardziej zgodę, no bo jest on również widoczny na waszej centrali. I że najzwyczajniej w świecie kierownictwo skontaktuje się. Aczkolwiek proszę pamiętać, żeby to zrobić, tak od serca, chociaż raz coś od serca zrobić, ja spróbuję, podać ten numer. Obiecuję. Przepraszam, ale to pani nie obiecuje, że... Nie dam panu gwarancji. Czyli nie da pani gwarancji... Nie dam panu gwarancji, że kierownictwo się samo skontaktuje. Okej. Ja nie mogę takiego... Nie, tego nie oczekuję. Ja mogę przekazać, tak. ale nie mogę panu obiecać. To ja to rozumiem jak najbardziej. Tego nie oczekuję. Od razu informuję, że nie oczekuję tego, że pani mi gwarantuje, że kierownictwo oddzwoni, ale jedyne, co bym prosił, nie oczekiwał, tylko prosił o to, żeby pani przekazała te informacje do kierownictwa. Tak od serduszka. I jednocześnie życzę Pani miłego, spokojnego dnia, spokojnych klientów na reklamacjach, bo to zawsze jest urwanie głowy klientom, zawsze coś gdzieś nie pasuje i ciężko jest dogodzić każdemu, ale myślę, że przynajmniej będzie Pani miała dzisiaj ten czwartkowy dzień taki spokojniejszy. Taki spokojny jak rozmowa ze mną, taki miły głos, żeby zawsze zadzwonił i powiedział: o, dziękuję, Pani mi pomogła. Tego Pani życzę z całego serca i dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę, do widzenia. Do widzenia. No i tak to, moi mili, wygląda opcja GTV-ki. No czekamy. Czekamy 48 godzin. Tak jak powiedziałem, 48 godzin będę czekał na to, żeby ta firma się skontaktowała ze mną. Jak się nie skontaktują, sorry. Drogi GTV, ja dzwoniłem do was. No zobaczcie, no, dla mnie to nie problem, tak? Pani nawet, że no, nie gwarantuje, że zadzwonicie. No ja tego nie oczekuję, że pani zagwarantuje, że zadzwonicie. Aczkolwiek pomyślcie o tym, czy nie chcielibyście się odnieść do 10 faktów. To jest bardzo proste. Dzwonicie, dzień dobry, podaję wam fakt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty, a wy do każdego faktu po prostu się odnosicie. Nie wiem, możecie dla mnie nawet powiedzieć, bez komentarza, neguję, cokolwiek. Przemówcie, przemówcie. Tym razem dzwonimy do was przed publikacją. Nie po gównoburzy, tylko przed gównoburzą, jak wy to nazywacie, żebyście mogli najzwyczajniej w świecie pokazać ludziom, że może jest coś innego, że nie wiem, albo nie wiem, po prostu powiedzieć bez komentarza, tak? Do każdego jednego faktu możecie powiedzieć bez komentarza, niech to ludzie ocenią, ale odezwijcie się. I nie mówcie później, po publikacji materiału, że ja do was nie dzwoniłem. A ja nazywam się Prezenter Alien i pozdrawiam bardzo gorąco. Ja tylko na sam koniec wam przypomnę, że premiera jest przewidziana na 17, aczkolwiek będzie to bardzo zmienne, dlatego że premiera może być również zrobiona 15. To wszystko zależy od tego, jak wyskoczą jeszcze dwie premiery. Jedna to odnośnie gadżetów, a druga taka mała tajemnica. I przypomnę, że 10 faktów o GTV, Bus Polska wedle kierowcy GTV, to nie jest jedyny materiał, który się pokaże, bo również pokaże się jeszcze jeden materiał, w którym będziemy zadawać pytania jak kierowcy. I ten materiał już jest prawie że ready steady, więc na początku poczekajmy na odpowiedź GTV. 24 do 48 godzin. Mam nadzieję, że się odezwą. A w międzyczasie zobaczcie sobie rowerem po Amsterdamie, kawałek fajnej historii, albo recenzję roweru elektrycznego firmy GTS Benelux, albo 10 gadżetów, ale teraz w ciągu 48 godzin albo 24 godzin, jakoś mniej więcej tak, załadujemy jeszcze na serwer 5 gadżetów dla videovlogerów, czyli coś, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydatne. A ja mówię dzięki serdeczne i do usłyszenia.